Piłka nożna przeważnie kojarzy się jako piękny i przyjemny sport, który kreuje idoli na całym świecie. W pamięci zawsze zostają nam obrazki zwycięzców, twarze wygranych podnoszących trofea u górze w geście triumfu. Niestety jest też druga strona medalu tej dyscypliny sportu. Na kanale Tajemnic Futbolu jakiś czas temu opowiadałem o tragicznej historii Adama Ledwonia, który nie potrafił poradzić sobie z depresją. W dzisiejszym odcinku również poruszę temat tej strasznej i przerażającej choroby. Przed Wami Josip Iličić, piłkarz walczący z wewnętrznymi demonami. Zapraszam do oglądania. Na początek przypomnijmy sobie, kim jest piłkarz wspomniany w tytule odcinka. Josip Iličić urodził się 29 stycznia 1988 roku w Prijedorze, mieście położonym na terenie Bośni i Hercegowiny. Na świat przyszedł w rodzinie bośniackich Chorwatów. Już od samego początku Josip miał bardzo trudną sytuację. Tuż przed wybuchem wojny domowej wraz z matką Aną i bratem wyjechali do rodziny, która mieszkała w Słowenii. Jak sam potem wspominał, nigdy nie rozważał gry dla reprezentacji Chorwacji, ponieważ emocjonalnie był związany ze Słowenią. Powodem przeprowadzki był rozwód rodziców oraz bieda. To tam stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki w drużynie NK Triglav. Jego pierwszym seniorskim klubem był NK Interblock, potem trafił do NK Maribor. Latem 2010 roku trafił do włoskiego Palermo, gdzie zadebiutował kilkanaście dni później. Po bardzo udanym sezonie 2012-2013 trafił do Fiorentiny. W 2017 roku trafił do Atalanty Bergamo, gdzie gra do dziś. Wróćmy do głównego tematu tego filmu, czyli depresji, z którą zmaga się piłkarz. Wszystko zaczęło się razem z pandemią koronawirusa, która wywróciła życie wszystkich do góry nogami. Zanim w 2020 roku cały piłkarski świat stanął i Iličić w meczu Ligi Mistrzów zapakował 4 gole Valencii. Był to niesamowity wyczyn, który zapisał się w historii. Później przyszedł dramat, który rozgrywał się m.in. w Bergamo. Z niepokojem śledziliśmy początek pandemii, który najpierw uderzył we Włochy. Iličić nie mógł znieść tego pogrzebowego nastroju miasta. Słoweniec w trakcie izolacji nie mógł sobie z tym wszystkim poradzić. Zanim jednak zaczęła się pandemia, kilka lat wcześniej zmarł Davide Astori. Tę śmierć Josip przeżył bardzo mocno. To wszystko się skumulowało i uderzyło z niesamowitą mocą. Powrót do gry niestety nie przyniósł poprawy. Słoweniec po kilku meczach poprosił o urlop, w którego trakcie wyjechał do żony i córek przebywających w Słowenii. Jego przyjaciel Antonio Sivek zdradził, że piłkarz bał się o swoją rodzinę. Bał się pandemii, ale nie ze względu na siebie, a na swoją żonę i córki. Chce być dla nich ojcem, którego sam nigdy nie miał. To strach, który blokuje nogi. Słoweńcowi wtedy ostatecznie udało się wyjść z kryzysu. Niestety depresja wróciła z początkiem 2022 roku. Atalanta nie zgłosiła piłkarza do rozgrywek Ligi Europy, co w następujący sposób skomentował Gian Piero Gasperini. Nie wiemy, kiedy Josip wróci. Ludzka głowa to dżungla. To sprawa zbyt osobista i delikatna. Miejmy nadzieję, że Iličić poradzi sobie z wewnętrznymi demonami i niedługo dołączy do zespołu Atalanty Bergamo. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.